Anna Dąbrowska, dom maklerski DeepBroker. Witam na szkoleniu z analizy technicznej podstawy. Wyróżniamy analizę fundamentalną oraz analizę techniczną. Analiza fundamentalna zajmuje się określeniem czynników makroekonomicznych, politycznych, wskaźników spółki, cena do zysk, jakie ma perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na dane surowce. Takie różne wszystkie czynniki makroekonomiczne nazywamy fundamentalne. Z kolei analiza techniczna zajmuje się analizą wykresu, czyli co dzieje się z ceną i co z tego wynika. Idealnie, jeśli łączymy dwie te analizy, czyli oceniamy co kupić według analizy fundamentalnej, natomiast moment, kiedy to zrobić, momentum według analizy technicznej. Czyli weźmy na przykład tutaj wykres długoterminowy złota. Widzimy tutaj widok od 2006 roku. Mieliśmy wzrosty do 2011 roku, natomiast później spadki. I oceniając to pod względem fundamentalnym, moglibyśmy spodziewać się kontynuacji wzrostów, a nie jak ostatnie lata, praktycznie 10 lat mamy spadki lub konsolidacje. Dlatego, że jest ciągły dodruk pieniędzy, powinna iść inflacja, powinno złoto iść do góry, ale to wszystko powinno. To jakby my tak idąc tym stokiem rozumowania mamy rację, natomiast tak naprawdę to rynek zawsze ma rację, tak? Czyli jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających, ceny rosną. Natomiast jeśli jest więcej sprzedających, ceny nie będą rosły, tak? Na pewno nie teraz, także rynek ma zawsze rację i nie ma co się z nim spierać. Jak to mówił znany ekonomista Keynes, rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny. I bardzo to jest praktyczne powiedzenie, wiele razy się sprawdza, czyli coś my możemy mieć rację co do oceny sytuacji, że dana spółka czy aktywo powinno rosnąć lub powinno tanieć, równie popularne stwierdzenia, natomiast tak się nie dzieje, bo po prostu nie ma tyle kupujących lub sprzedających, bo co decyduje o cenie? O cenie decyduje gra popytu i podaży. Na starciu tych dwóch sił osiągana jest równowaga i to jest cena i nic poza tym. Czyli tak to wygląda. Natomiast wbrew wielu opiniom mamy hossę od 10 lat, mimo że czynniki makroekonomiczne wcale za tym nie przemawiają. Natomiast tak jak się mówi, wolisz mieć rację czy mieć pieniądze. Tutaj jakby jest w inwestowaniu z analizą techniczną, to jest troszkę tak jak w Zen. Jest, trzeba być tu i teraz, czyli patrzymy co jest, jest trend rosnący i trudno się z tym spierać, tak? Także mamy trend rosnący, mamy momenty odbicia od linii trendu wzrostowego i to jest po prostu inwestowanie z trendem. To, co tu będę przedstawiać, jest zdecydowanie inwestowanie z trendem, natomiast wejścia są w czasie korekt, czyli w momencie bardziej atrakcyjnym, najbardziej atrakcyjnym. Tak jak mówił słynny inwestor giełdowy, spekulant, wszystko co musisz wiedzieć jest wprost przed tobą, Jesse Livermore. Czyli tak jak mówię, wszystko jest zawarte w wykresie, wszystko jest zawarte w cenie. Czyli są duzi gracze i oni mają więcej informacji niż ja, tak? Umówmy się, nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast inwestorzy kupują, sprzedają i to jest zapisane na wykresie. Mamy do tego podgląd. Trudno się z tym spierać i mamy taką informację. To jest jakby publiczna informacja. Wszyscy mają do tego wgląd. Także tak to wygląda. Przed nami akcja Amazona. Wykres bardzo długoterminowy. Tutaj mamy od 2008 roku. Amazon wtedy kosztował $37. Jakby ktoś wiedział, że będzie teraz kosztował 1700, z pewnością by kupił, jasne, fajnie tak i łatwo powiedzieć. Natomiast co chcę pokazać? Jest to inwestowanie z trendem. Nie, jeśli ktoś tutaj inwestował, to inwestował w coś, co rosło, tak? Czyli przyłączał się do czegoś, co już istnieje. Nawet nie musiał wiedzieć, czym się akcje zajmują, czym się spółka zajmuje,
wierzyć w jej perspektywy, mógł po prostu śledzić cenę i przyłączać się do ruchu. Tak? Jest przewaga kupujących, coś jest na rzeczy. Tak jak się mówi, trend jest twoim przyjacielem. Trend jest twoim przyjacielem, dopóki trwa. To też jest druga część tego powiedzenia, czyli na przykład tutaj mamy trend wzrostowy, jest przełamanie tej linii trendu wzrostowego i rozpoczyna się trend spadkowy. Natomiast proszę zauważyć, zanim rozpoczniemy inwestycje, dobrze jest spojrzeć na wykres, zobaczyć się, co się dzieje w ogóle, czy już są kupujący, czy się pojawili, czy już się pojawili sprzedający, bo możemy mieć rację do tego, że coś pójdzie w górę lub w dół, natomiast trzeba też się strzelić w czas, bo nie jest dobrze być inwestorem długoterminowym tylko dlatego, że się zadecydowało tutaj na przykład shortować, no to, bo to po prostu nie jest inwestor długoterminowy, tylko to jest inwestor, który trzyma straty z nadzieją, że kiedyś to się odwróci. Natomiast jeśli inwestujemy zgodnie z trendem, czyli z tym, co już cena pokazała, niższy szczyt, niższy dołek, to przyłączamy się do czegoś, co już istnieje. Czyli warto spojrzeć na wykres, zanim my zaczniemy inwestować, czyli do czego się dołączamy, czy do trendu rosnącego na wzrosty, czy do trendu spadkowego na spadki. Czyli omawiam linię trendu. Najprostszą kwestię, ale bardzo, bardzo użyteczną. Proste rzeczy się sprawdzają i nie ma co szukać wyszukiwanych wskaźników, bo to jest tylko strata czasu. Natomiast linie trendu, linie wsparcia, taka geometria rynku, co się dzieje, gdzie to jest ważne. Ok, linia trendu. Co mamy? W ogóle jak idzie cena? Idzie w takim zygzakiem, tak? Idzie impuls, jest coś silnego, korekta, czyli jakieś wyhamowanie tego ruchu głównego, impuls, korekta, tak sobie idzie trend. Nie idzie po prostu do nieba albo cały czas w dół, tylko są miejsce, są przystanki, tak? Gdzie można wejść, wyjść, cena myśli, w którym kierunku ma iść, tak? Także tak to wygląda. Jak rysujemy trend? Te linie, które się mówi, linia trendu wzrostowego, linia trendu spadkowego, poziomy, wsparcie oporów, to nie są jakieś magiczne miejsca. Każdy może je sobie sam narysować w bardzo prosty sposób. Czyli łączy się, jest jakiś dołek lokalny. Jeśli pojawi się kolejny dołek, wyższy, możemy je sobie połączyć i mamy siłą rzeczy linię trendu wzrostowego. Łącząc te dwa dołki mamy linię, przeciągamy ją. I teraz najprawdopodobniej, ale to jest tylko prawdopodobieństwo, że cena odbije się od tego poziomu. Te trzecie odbicie jest najbardziej prawdopodobne. Później kolejne już mniej, ale trzecie najbardziej prawdopodobne. Ale tylko prawdopodobne. Mogłaby cena tutaj zejść niżej. Tak? To jest tylko prawdopodobieństwo oczywiście. Więc rysując linię trendu, czekamy, aż cena kiedyś dojdzie do tego momentu i to jest wtedy okazja. Okazja do zajęcia długiej pozycji. Tak? Tak samo rysujemy trend spadkowy. Gdy mamy jakiś szczyt i pojawił się niższy szczyt, łączymy sobie dwa szczyty, przeciągamy dalej i szukamy, czy cena dojdzie kiedyś i się odbije od tej linii trendu spadkowego i wtedy możemy zająć krótką pozycję i zarabiać na spadki. Krótka pozycja, czyli nie mając żadnego aktywu, rozpoczynamy naszą inwestycję, naszą pozycję od sprzedaży. To się nazywa krótka sprzedaż, zarabianie na spadkach. Tak samo podstawowe narzędzie analizy technicznej jest to poziomy, linie wsparcia i oporu. Czyli tak samo, mamy dołek, rysujemy linię poziomą tym razem i tutaj jest nasz poziom wsparcia. Poziom wsparcia dla zatrzymania spadków. Tak? Czemu się w ogóle tak dzieje? Czemu te wszystkie linie się sprawdzają? Jest to jakby samospełniająca się prognoza. Tak? Inwestorzy wiedzą o takim prawdopodobieństwie i pojawiają się tutaj kupujący. Ci, którzy zarabiali na spadki, mając tu krótką pozycję, chętnie zrealizują zyski, bo po co mają więcej ryzykować i tak już są zarobieni.
jeśli zamkną krótką pozycję, to kupują, czyli oni jakby przyczyniają się do wzrostów, czyli zamykają pozycję, kupują, nowi pojawiają się kupujący, także kupują, gdy jest więcej kupujących, cena rośnie i mamy wzrosty, tak? Tak to wygląda. To samo poziom oporu. Mamy szczyt, ciągniemy linię lub poziom, bo to nie musi być linia, to jest raczej obszar, poziom, przedział cenowy i mamy tutaj poziom oporu. Czyli mieliśmy tutaj wzrosty i tutaj już zaczynają realizować zyski inwestorzy, co mieli tu długą pozycję. Równocześnie pojawiają się tutaj spekulanci, którzy chcą zająć krótką pozycję i zarabiać na spadki. I takie poziomy są respektowane najczęściej. Mogło to równie dobrze przebić, ale jest to mniej prawdopodobne. Co jeszcze bardzo ważne, co też powiem w tym pierwszym z cyklu szkoleń, iż stary poprzedni opór, tu kiedyś to była linia oporu, tak? To był szczyt, mieliśmy kolejny szczyt, były to takie obszary poziomu oporu. Natomiast gdy tutaj on w końcu został przełamany, on się zamienia w poziomem wsparcia, tak? Czyli na tym poziomie pojawiło się dużo kupujących, proszę sobie wyobrazić. Gdy ta cena tutaj spadnie, oni nie chcą, żeby jakby to spadło, tak? Albo na przykład chcą dokupić. Różne są czynniki, natomiast jest to poziom wsparcia. Pojawiają się tutaj kupujący, sprzedający zaczynają być mniejszością, i jest prawdopodobne, że będzie tutaj odbicie. I następnie, gdy zostaje przebite, znowu jest to poziomem oporu, jak widzimy. Nie zawsze tak idealnie to działa, tak jak tutaj, natomiast generalnie poziom oporu staje się poziomem wsparcia i na odwrót. Jaki jest moment idealny wejścia w pozycję? Czego szukam, żeby jak najprawdopodobniej mieć transakcje zyskowne? Czyli inwestuję z trendem. Patrzę, jaki jest trend i jeśli jest korekta i odbicie, to jest to idealny moment do zajęcia pozycji, bo jest to bardziej prawdopodobne, że linia zostanie odbicie z tej linii niż przebicie. To raz. Dwa, trend jest naszym przyjacielem. Czyli jakby bardziej prawdopodobne, że będziemy dalej szli z trendem. Trzy, mamy możliwość oszacowania ryzyka, czyli z góry mówię, ok, nie godzę się tracić więcej niż. Mogę to określić, że jeśli ja uważam, że ta świeca jest tutaj odbiciem, to mogę automatycznie złożyć zlecenie obronne stop loss. Bardzo ważna kwestia. Jeśli tu składam zlecenie kupna, długa pozycja i chcę zarabiać na wzrostach, muszę zawsze brać od początku, od momencie wejścia w pozycję, że może wcale tak się nie zdarzyć i mogę nie mieć racji. Czyli składam automatyczne zlecenie stop loss. Jeśli przypuśćmy cena, jednakże spadnie do tego poziomu, moja transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Jest to właśnie zlecenie stop loss, tak? Jeszcze raz podkreślam, stop loss jest bardzo ważny. Jeśli tego typu grając, analizą techniczną, nie stosujemy z takiego zlecenia stop loss, jest to tylko i wyłącznie hazard. Dlatego, że jeśli my go nie złożymy, to będziemy się później łudzić. Jeśli by to tutaj spadło, a może odbije, może coś, może tamto i zaraz będziemy inwestorem długoterminowym, licząc na coś, mając nadzieję. Nie, to my nie mamy nadziei. Weszliśmy tylko po to na odbicie. Nie ma odbicia, nie ma pozycji. Bardzo proste. Będą kolejne okazje, nie ma sprawy. To jest wszystko tylko statystyka, prawdopodobieństwo i nic poza tym. Równie ważne jest zlecenie take profit, czyli zamykanie automatycznie naszych zysków. Tak? Czyli przypuśćmy, że tutaj zawarłam długą pozycję i zarabiam na wzrostach, tak? Nie trzymałabym tego dłużej, jeśli to dochodzi do poziomu oporu. Nawet może to bym już uznała za linię oporu, tak? Nawet nie tu, tylko tu. Pierwsze linie oporu
można zamknąć pozycję. Wtedy mamy najbardziej prawdopodobne coś. Jest możliwe, że to ceny pójdą wyżej. Ale jeśli jakby zamkniemy zyski szybko, to mamy je najbardziej prawdopodobne. Czyli dobrze jest też składać zlecenie take profit. Jeśli cena dojdzie do jakiegoś poziomu oporu lub wsparcia, zlecenie automatycznie zamyka nasze zyski i czekamy sobie na kolejną pozycję. Tak jak tutaj na przykład w pozycji krótkiej. Załóżmy, że wyszliśmy tutaj w sprzedaż, jest setup, poziom oporu, jest odbicie. Załóżmy, że składam zlecenie sprzedaży i zarabiam na spadkach. Oczywiście miałam to zlecenie stop loss złożone. Zarabiam. Jeśli cena dojdzie tutaj, nie liczyłabym, żeby cena zeszła tak jak tutaj. W sam raz zeszła. Ale nie musimy się wszystkim przejmować. Nie jest możliwe, żebyśmy wszystkie zyski były nasze. Jeśli gramy na największe prawdopodobieństwo, tu powinno być zlecenie take profit i realizacja zysków. I co więcej, już nas nie obchodzi, byśmy mogli szukać kolejnego setupu, kolejnego zagrania. Jeszcze raz ta sama kwestia, czyli jest linia trendu wzrostowego, dołek, odbicie, kolejne odbicie, ale już tutaj bez impetu i widzimy, ta linia zostaje jednakże już nie jest respektowana i wcale już nie jest ten trend wzrostowy. Można tu zacząć łączyć sobie szczyty i rozpoczyna się trend spadkowy. Także gdyby ktoś tu zawarł pozycję, niestety to by skończyło się stratą lub ewentualnie by mógł tutaj zamknąć, ale to jest wszystko łatwo powiedzieć. Natomiast grunt w tradingu, bo tutaj w zasadzie mowa jest o tradingu, to jest dyscyplina zlecenia właśnie stop loss, take profit i uważne monitorowanie pozycji. Kolejna bardzo ważna kwestia jest to, żeby zlecenie stop loss było zawsze jak najmniejsze, tak? Czyli na przykład 10 punktów, a nasze zlecenie take profit 30, tak? Czyli nawet jeśli nasze przewidywania co do przyszłości ceny będą tylko w 50% prawdziwe, to i tak zarobimy, tak? Dlatego, że pozwolimy zyskom rosnąć, będziemy liczyć na większe zyski, a straty będziemy szybko ucinać, tak? Także to jest bardzo ważne, żeby ta relacja zysku do ryzyka była zawsze na korzyść zysku. Ryzyko, nasze straty powinny być jak najmniejsze, to jest możliwe. Rynek zawsze podsuwa mnóstwo okazji. Tak? Dzieje się to na wielu timeframe'ach, na wielu wykresach. Czyli te wszystkie poziomy, linia wsparcia, linii oporu możemy rysować na każdym wykresie, czyli na wykresie dziennym. Możemy zejść i zobaczyć to samo w zbliżeniu na wykresie godzinnym, na wykresie pięciominutowym. I tam zawsze pojawiają się okazje. I na przykład tutaj mamy parę walutową funt do dolara. Dołek, linia wsparcia. Widzimy, że coś zaczyna się dziać. To jest wykres godzinny, ale jak go bardziej ścisnę, to mam już kilka dni. Tu jest 9, 10, 11. Tutaj trwała walka przez dni, tak? Także była ta kulminacja przez kilka dni i mamy piękne odbicie. Czyli trzeba być przed wykresem przede wszystkim. Trzeba polować na takie okazje, rysować linie. Natomiast jest mnóstwo okazji, mnóstwo możliwości. Tym bardziej, jeśli zaczniemy wchodzić w instrumenty na kilku wykresach. Czyli nie tylko wykres dzienny, ale co się dzieje na wykresie godzinnym. Czyli można zejść bardziej precyzyjnie w pozycję, bo możemy wejść w taki trend lokalny, ten trend godzinny, na dziś, na jutro. Możemy to zacieśnić. Kolejny przykład, srebro. Wykres tutaj miesięczny, czyli dla odmiany bardzo długi termin, widziany bardzo szeroko. Mamy dołek, zrespektowanie tego dołku było odbicie 2016, 2018 ponowne odbicie, korekta z tego, takie cofnięcie, jeszcze potwierdzenie, że na pewno tutaj są kupujący, pojawili się z jeszcze większym impetem i notowania poszły w górę, tak? Tu się zatrzymały na poziomie oporu. Okay?
To jest tylko pierwsze takie krótkie wideo z analizy technicznej. Mam nadzieję, że będzie, jest ono pomocne. Dla naszych klientów prowadzę bieżące analizy takich sytuacji na bieżących wykresach we wtorki i w czwartki. Ślę poranne wideo z otwarcia giełd europejskich, także pokazuję takie możliwości na realnych wykresach w czasie rzeczywistym. Także zapraszam do uczestnictwa w tych spotkaniach i także w kolejnych moich spotkaniach, gdzie będę uczyć analizy technicznej, żeby te nasze spotkania były dla Was bardziej zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Życzę udanych inwestycji.